Diecezja toruńska na drodze beatyfikacyjnej sługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka stała się diecezją szczególną. W kościele świętego Jakuba Apostoła spoczywają jego doczesne szczątki w sarkofagu na tylnej ścianie tegoż kościoła. Właśnie tu w diecezji toruńskiej w 2010 roku rozpoczął się bezpośredni etap przygotowawczy do oficjalnego otwarcia procesu beatyfikacyjnego. Została powołana komisja historyczna, zostali powołani teolodzy cenzorzy do przebadania pism sługi Bożego. 6 października 2013 roku rozpoczął się oficjalnie proces beatyfikacyjny na etapie diecezjalnym sługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka. Od tego też momentu przysługuje mu tytuł sługi Bożego w Kościele katolickim. Proces w diecezji toruńskiej trwał 3 lata. W 2016 roku został ukończony uroczystą sesją w Kościele świętego Jakuba przy doczesnych szczątkach sługi Bożego. Dokumentacja została przebadana, zebrana, opieczętowana, zgromadzona w odpowiednich pojemnikach i przekazana do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, gdzie toczy się drugi etap, etap rzymski. Na etapie rzymskim jest moment przebadania, czy proces na etapie diecezjalnym był przeprowadzony prawidłowo. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydała swój dekret de validitate, czyli stwierdzający, że etap diecezjalny był przeprowadzony prawidłowo i może sprawa beatyfikacyjna kontynuować swój bieg na etapie rzymskim. W tym momencie przygotowujemy pozycję. Jest to zbiór, opracowanie naukowe, w którym wykazuje się heroiczność cnót sługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka na podstawie zebranej dokumentacji podczas etapu diecezjalnego i na podstawie przesłuchanych świadków. Dla diecezji toruńskiej ksiądz biskup Adolf Piotr Szelążek to dar i zadanie. Dar dlatego, że przybył do nas w dość specyficznych okolicznościach. Jako wygnaniec, jako ten, który musiał opuścić swoją diecezję, przyjechał do Polski, a tutaj okazało się, że właśnie ziemia chełmińska stała się jego domem. Przyjęła go z otwartymi ramionami, nie zdając sobie pewnie sprawy, że przyjmuje świętego człowieka. Więc to był dar. Kiedy był w diecezji toruńskiej, w zamku bierzgłoskim, to właściwie cały czas działał jak biskup diecezjalny. Przecież używał tam pieczątki z napisem Kuria Biskupia Łódzka w zamku bierzgłowskim, powiat Toruń. Piękny znak tego, że do końca był aktywny, troszczył się o swoich księży, dbał o swoją diecezję, która formalnie przestała istnieć. Więc to był dar. A zadanie? Zadanie wyznaczyli nam wierni, ponieważ po jego śmierci rozpoczął się kult, spontaniczny kult. Wierni pamiętali o biskupie Adolfie Piotrze Szelążku. Przychodzili, aby modlić się, prosić go o wstawiennictwo, jakby przeczuwając, że mają do czynienia ze świętym. I to jest zadanie. Zadanie też dla diecezji, abyśmy my zrobili wszystko, by ten proces beatyfikacyjny mógł się zwieńczyć oficjalnym ogłoszeniem biskupa Szelążka, błogosławionym Kościoła. Dla diecezji toruńskiej to jest szczególne zadanie, ponieważ my przyjmujemy biskupa Adolfa Piotra Szelążka jako wzór i przykład dla nas dzisiaj. Minęło sporo lat, ale kiedy rozglądamy się wokół siebie, kiedy analizujemy współczesną sytuację, to zdajemy sobie sprawę, że i dzisiaj Kościół działa w bardzo trudnych warunkach. Zresztą zawsze działał w warunkach trudnych. Wówczas, kiedy przybył do nas biskup Szelążek, był wygnańcem, był krytykowany, służba bezpieczeństwa również go prześladowała, utrudniała mu życie i działanie. I możemy powiedzieć, że i dzisiaj spotykają nas różnego rodzaju przeszkody. Utrudnia się działanie Kościoła, a przynajmniej robi się wszystko, aby odsłonić wszelkie słabości, braki i niedoskonałości ludzi Kościoła. Kościół
jako wspólnota Jezusa Chrystusa jest doskonała, ale doskonałością samego Jezusa Chrystusa. Ludzie są słabi. Biskup Przylążek pokazał nam, że w tych trudnych czasach można realizować swoją misję bez względu na otoczenie. Osoby, które go wspominały w zamku w Jerzyłowskim, wskazywały na to, że on zawsze był pogodny i że nie miał żalu do swoich oprawców. Co więcej, nie mówił źle o oprawcach, modlił się w ich intencji. Myślę, że to jest dla nas też wielkie zadanie, abyśmy w tej nowej sytuacji, w jakiej dzisiaj jest Kościół, wpatrywali się w biskupa Przylążka, realizowali swoją misję bez względu na to, co dzieje się dookoła, odważnie, zdecydowanie, każdy według swoich talentów, możliwości, ale jednocześnie, abyśmy zło dobrem zwyciężali, abyśmy nie stawali tylko i wyłącznie do konfrontacji, ponieważ to pewnie jest droga donikąd. Naszym zadaniem jest być świętymi pośród świata i taki piękny przykład zostawił nam biskup Przylążek.